Nazywam się Nina Janowska z klasy 3B i przygotowałam fragment książki Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludów. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła w pięknym zamku mała księżniczka. Miała usta czerwone jak róża, włosy czarne jak skrzydła kruka, a cerę białą jak śnieg, więc nazywano ją Śniżką. Mijały lata i Śniżka wyrosła na śliczną dziewczynę. Wszyscy kochali ją za życzliwość, dobroć i pogodne usposobienie. Pewnego dnia jej matka ciężko zachorowała i umarła. Król po okresie żałoby ożenił się powtórnie z bardzo piękną damą. Niestety, miała ona złe serce i przewrotną naturę. Od początku nie lubiła Śnieżki, zazdroszcząc jej urody. Gdy stary król umarł, królowa objęła królową władzę. Przede wszystkim rozkazała, by Śnieżka przebrała się w starą, skromną sukienkę i zmusiła ją do szorowania zamkowych koni. Zła królowa miała czarodziejskie zwierciadło. Każdego ranka podzieliła w nie swoje odbicie i pytała: lustereczko, powiedz przecie, co najpiękniejszy jest na świecie? I każdego ranka padała taka sama odpowiedź: jesteś piękna, królowo, jak księżyc na niebie. Nie ma na świecie piękniejszy od ciebie. Dziękujemy. Dziękujemy.